Oh my goodness, tam on cera naman. Krótko to nami czy dzień, nie do góry. Happier! Powiedziałeś, żeby wytłumaczyć, wyjaśnić pewną rzecz. To są silniki, które są zdrowane w silniku grupowym. Dodanych jest kilka stopni górnych, czyli tego wymy, podbijającej moc, przekazującej poprzez wał na silnik. No i gdybyśmy te turby pozbawili na kilku stopni to byłby silnik turbo. Zastępcami tych samolotów Piotr Maciejewski i Kuba Kubicki z Fundacji Biało-Czerwone Skrzydła, o której już Państwu opowiadaliśmy. Panowie utrzymują stanie lotnym ten samolot, który chyba tylko zgodnie się ze mną, to absolutna dama polskiego nieba. Tak. Samolot bardzo przyjemny. Popularnego media. No i teraz Łukasz Nowak ze sceny i przedmiotem Artur Kielak. Który jeszcze nie widział samolotu. Patrz, patrz, Tymek! No tak, bo nie słyszeliśmy charakterystycznie woli. Wsiąść, wykonać swoją robotę i z niego wyskoczyć. Już na ziemi oczywiście. To po pierwsze i po drugie, po trzecie, kiedy piloci akrobacyjni dopinają pasy w swoich samolotach, to mówi się o tym, że to są pasy bezpieczeństwa. Tak naprawdę pilot wsiadając do kabiny niejako dopina do siebie konstrukcję samolotu. Te pasy muszą być dobrze, mocno dopięte, tylko po to, żeby pilot czuł, co dzieje się z tym kładowcem w każdym położeniu w powietrzu. Artura Kielaka będzie można spotkać na razie Full Force, o którym Państwu mówiłem. Dokładnie. Próbuję sobie pojść. To jest mniej więcej nauki, rozwarstwi. Okazało się, że nic się nie stało. Tam jakichś pęknięć, czegokolwiek takich, czy uszkodzeń strukturalnych. Że proszę sobie wyobrazić, jak ten samolot jest zbudowany, z jakich że wytrzymuje. Są troszeczkę produkowane, bardzo produkowane. Jak garnitury. One są rzeczywiście skrojone na miarę pilota, którego potrzebuje. Ten gate, który lata Artur, jest również skonfigurowany trochę w taki sposób, jak Artur sobie czuł mieć ten samolot. Ma swoje przyzwyczajenia, ma pewnego rodzaju filozofię latania. I ten samolot musi spełniać. I zresztą tak jest z każdym pilotem akrobacyjnym, który nadal się przy jednej, takiej bądź innej marce samolotu. Samolot akrobacyjny jest raczej trudnym samolotem do latania. Raczej na pewno jest trudnym samolotem do latania, nie każdy pilot poleciałby, jest nieprzyjemnym samolotem akrobacyjnego takiego, z punktu A do punktu B, gdzie trzeba w kabinie spędzić. I panowie teraz do Bianki. Latanie szybowcowym, pokręcić komin, przeskoczyć sobie, zyskując parę kilometrów, tu cały czas jest zamiana wysokości na prędkość. No i teraz ten moment, kiedy cała krew próbuje płynąć Arturowi do głowy. Podczas różnych rozmów z Markiem pilotuje samolot jeszcze w odpowiednich momentach lotu, w odpowiednich figurach i sekwencjach musi odpalać te ładunki, które robią taki, a nie inny efekt. Ładny Tymek, co? Bye.
nagrywaj, Tymek, nagrywaj! Czekaj! Tymik, no! Ay, naku! Litim siya, Dider, tabi! Rob Barsby, Guy Westgate, Aerosparks! W Mielcu na szóstych podkarpackich pokazach lotniczych niebo pełne gwiazd!